Siema, z tej strony Żółty, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, jaką nazywałem World of Tanks Opening. No i o co dokładnie chodzi w tej serii? Jak widzicie, tutaj są moje ręce. Tutaj telefonem nagrywam, żeby pokazać wam właśnie, co to znalazłem ostatnio w sklepie. Właśnie nie wiem, nie pamiętam już w jakim, ale chyba Dino? Chyba coś takiego. Ogólnie była gdzieś informacja niedawno, chyba na Ricochet Info, z tego co pamiętam, że jakieś karty nowe World of Tanks Panini, tak? Zresztą tu jest napisane Panini, z tej firmy jakieś są. No i sobie pomyślałem, dobra, może zrobić coś takiego jak opening, bo jeszcze na YouTubie czegoś takiego nie widziałem polskim. Na polskim YouTubie czegoś takiego jeszcze nie widziałem, na zagranicznych rzeczywiście, ale na polskim nie. To pomyślałem, zobaczymy, może będę pierwszy w Polsce, który coś takiego robi. Tak więc zobaczmy, no. Za to zapłaciłem 3,90. I no ładnie to wygląda na początku, to jest opakowane, wiadomo. Zaraz zobaczymy na odwrocie, co my tu mamy. 270 kart, 209 to są czołgi, 22 to są samoloty, 14 okręty. To nie wiem, co to jest, to 13 Battleski Cars, to jakiś, też nie wiem, nacjonalno to wiadomo, USA, Niemcy, wiadomo o co chodzi. No i zobaczmy, o co chodzi dokładniej. O, tu są nożyczki. Co jest w środku, od razu mówię, nie patrzyłem na żadne openingi, nie wiem, co jest w środku. Wiem, że jest po 6 kart chyba w każdej takiej paczuszce. Otwórzmy sobie. Jeszcze. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Odłóżmy kilka na bok. Co my tu mamy? World of Tanks, 77 karta, to co to jest? PS SFL 4B, to jest artyleria chyba, tak? Protection 54, Firepower 74, Mobility 73, niemiecki czołg to akurat, więc co to jest za czołg? A, i na odwrocie mamy takie coś. No to spoko. Tutaj mamy jeszcze jakieś na górze. Tak to wam muszę pokazać. Jakieś ikonki tutaj czasu, to chyba nie wiem, czy to jest, czy to znaczy to czerwone tutaj, czy to artyleria, czy o co to chodzi jeszcze. To tank's name. No fajnie wygląda, jakoś nie powala wcale. Taki luźny kartonik, nie? Lepsza jakość była w kartach World of Tanks Rush, w których no jakość była naprawdę spoko, moim zdaniem. To na razie odłożę na bok. O, i zobaczcie, samolot mamy. Mnie oczywiście czołgi bardziej interesują. World of Warplanes, 233 karta, Instant Attack or Defense, Protection nie ma w ogóle, Firepower plus 15, to są w ogóle oznaczenia, a, czyli tutaj, tak, tutaj, bo nie widziałem, co tu ten kwadracik, to jest, że to jest artyleria, tak, wiedziałem jednak dobrze myślałem, to jest, że czołg lekki powinno być, czyli to jest samolot lekki, francuska nacja, no i na odwrocie to samo, czyli tak naprawdę mamy tylko jedną stronę tego. Tutaj też jest to czerwone i to zielone takie. To chyba, że to jest bombowiec, tak mi się wydaje. No nie wiem, nie jestem pewien, bo World of Warplanes nigdy nie grałem. Ale dobra, zobaczmy, co tam dalej mamy. O, kurde, E50, średniak. Firepower 95, Mobility 90, Protection 88. No ładnie to wygląda, tylko że też tutaj ma tą bombkę. A zauważcie, że ten PZ-cik miał tutaj takiego czołga. Nie wiem jeszcze dokładnie, o co chodzi, może będzie gdzieś napisane z tyłu, ale zobaczmy. Następną kartę. BT2, radziecki. 108 mobility, czyli można przekroczyć setkę. W takim razie. No dobrze. Okej. O kurde, bocian. Artyleria. No, ładnie się to prezentuje. Nie powiem. Fajnie to wygląda. I co my tu jeszcze mamy? O kurtka wodna. Tu mamy coś innego, zauważcie. Nie wiem, czy to będzie widać na materiale, ale jest to hologram. Tak, jest to karta hologramowa, czy jak to tam dokładnie się mówiło, zauważcie. Nie wiem, czy to naprawdę będzie widać na tej kamerce. To jest ze zwykłego kartonu, trochę po, jakby nie wiem, czym to zrobione, szczerze. A tutaj mamy hologram. Ładnie to wszystko wygląda. I jest czwarty, czołg ciężki, 100% protection. Nie powiem, ładnie to wygląda. Z drugiej strony coś jeszcze? Nie. No, ta karta mi się najbardziej podoba, nie powiem.
I jeszcze mamy ostatnią kartę. Co my tu mamy? Rodzaje kart i przykłady. Ok, czyli tutaj mamy całą instrukcję. Zobaczmy od początku. Kolekcjonerska gra karciana. Czołg wygrywa z radarem. Aha, czyli to jest czołg, to jest radar, a to jest bomba wygrywa z czołgiem. Aha, czyli taki kamień, papier, nożyce można powiedzieć to jest. No to ciekawie zrobione, nie powiem. Gra na poziomie zaawansowanym. Rozgrywka toczy się między dwoma graczami na dowolnym stole lub planszy. Pełne zasady znajdziemy na panini. Z 30 kart. No dobrze, będę musiał sobie to poczytać. Jeszcze nie będę mógł w takim razie, można powiedzieć, grać, bo nie mam jeszcze kart, kart nacji na przykład. Jak widzicie tutaj USA. Ale wiecie co, już widzę jedną rzecz lepszą, że te karty tutaj są o wiele bardziej lepiej wytłumaczone te wszystkie. Może je poukładam, żeście popatrzyli. Są o wiele prostsze zasady gry niż tym World of Tanks Rush, bo tam naprawdę, żeby się połapać o co tam chodzi, to trzeba trochę przy tym przysiąść. Musicie mi wybaczyć, bo to jest taki pierwszy film z takiej perspektywy, można powiedzieć. Ale myślę, że nawet spoko to wygląda. Jeżeli oczywiście film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Zobaczę, czy jeżeli będzie Wam się to podobać, to zrobimy więcej takich openingów. Ale na razie co? No mogę ocenić, że 4 zł takie 6 kart, no to fajne takie zbieranie. Jest ich tych kart, bo pamiętam, było napisane gdzieś na tym... Jest 275 kart do zebrania, no nie wiem. Nie wiem, czy mi się uda zebrać te wszystkie, nie jestem jakimś tam łowcą Pokemonów, ale no, zobaczymy. Myślę, że jeszcze kolejny odcinek z tego powstanie. Jeżeli Wam się spodoba, powtórzę, zostawcie łapkę w górę. A na razie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!